Dzień Krajobrazu zorganizowało dziś Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach. Był konkurs na najpiękniejsze zdjęcie zorganizowany we współpracy z Suwalskim Parkiem Krajobrazowym i wykłady o roślinach jadalnych. Wszystko po to, aby promować kierunek architektury krajobrazu, mówi Jolanta Nikścin, dyrektor CKR-u. Architektura krajobrazu to kierunek, który funkcjonuje w naszej szkole. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, jak jest ciekawy, jak duże zainteresowanie może być dla ucznia, który ma możliwości przede wszystkim plastyczne, który potrafi rysować, który chce wykazać się i przekazać coś, co jest dla niego ważne. I tutaj oczywiście projektowanie ogrodów, tworzenie, prawda, zieleni wokół własnych domów. I tego się właśnie nasi uczniowie tutaj uczą. I ten dzień jest dzisiaj po to, żeby jeszcze bardziej utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że jest to bardzo potrzebne i inspirujące. Całość zwieńczyła degustacja naparów i koktajli z roślin, które można znaleźć w przydomowym ogródku i na łące. Przygotowaliśmy na dzisiaj herbaty lecznicze, zrobione z pokrzywy, z gwiazdnika, dzikiej róży, pędów sosny, anyżu i nagietka. Wszystkie herbaty, które tutaj się znajdują, można je znaleźć w ogrodzie, na podwórku, na polu, niektóre też.